zrobimy 0 kamienia. Muszę niestety troszeczkę glebę odczyścić, bo się nazbierał kamień. Na strajk rolników znowu, czy co? Że takie trąbienie? Czy śluby? Bo nie rozumiem tego trąbienia. Dla mnie takie trąbienie to jest jak ślub, bo biorą. Bo wtedy jest trąbienie takie, tak? To co to za trąbienie? Strajk chyba rolników. Nie rozumiem tego trąbienia. Nie wiem. Muszę zobaczyć w informacjach dzisiaj. Się wzięli pewnie? I teraz co? Czasem mnie zastanawiają takie sytuacje. Protesty jakieś chyba. No to nic. A niech se trąbią. Bo ja nie, czy strajki, czy nie strajki, czy co tam innego. Nieistotne. Niech se trąbią. Cokolwiek to jest, niech sobie trąbią. Mnie to zainteresuje, to zobaczę. Mamy tu ładny koncert, widzę. Nie będzie tego słychać. Nie będzie słychać. Bo ja tutaj szoruję, stukam. Także nie będzie słychać. Dobra. Podoba.
Sanitariaty mają to do siebie, że się brudzą, jak się zmasażą, później za nie trzeba znikać. I trzeba je czyścić. Niestety. Tak to jest. I takie filmiki będą powstawały dosyć często ze sprzątania, z czegoś tam, bo niestety, no jak to w domu, nie jest tak różowo, jak się wydaje, jak się ma dom, to się ciągle coś robi. A to się sprząta, a to się czyści, a to się coś tam. I tak jest bez przerwy. To nie jest, że raz na jakiś czas, tylko tak jest zawsze. To jest porysowane czy brudne? Bo nie widzę. Już widzę. Było brudne. Już jest ok. Jeżeli takie plamki widać, takie plamki, to one są niezmywalne. Stare lustro po prostu już zestarzały. Stare lustra mają to do siebie, że są takie od tyłu lustra odpryski. I to coś, co jest lustrem tu od nas, po prostu znika i robią się takie plamy. Jeżeli to widać na kamerze, sądzę, że tego nie widać. Co, nie wierzyłabym, że bardzo widać. No ale dobra. Mniejsza z tym. To jest zaciek od farby. Jeszcze kiedyś było malowanie. Przed laty. Takie rzeczy można zdrapać. Ja to drapię paznokciem, to nie jest coś, że nie można zdrapać. To jest tylko obudowa na żarówkę. O, tak widać. O Boże drogi, to jest kurcza miedź dom, wiecie co? Od czasu do czasu takie rzeczy trzeba czyścić, żeby było. Tu się zbiera kurz, moi drodzy. Moi drodzy widzowie. Ale to zresztą znacie wszystko. Każdy wie, czy macie mieszkanie, czy macie dom, czy cokolwiek innego, czy nawet zamek, wiecie, że w domu się sprząta. Dobra. No cóż, nic więcej nie zaradzę. Nie poradzimy. Samo się nie sprzątnie, jeżeli człowiek sobie nie wyczyści, to samo, moi drodzy, się nie wyczyści. Sami brudzimy, to musimy sami sprzątać. Tyle. Co ja więcej mogę powiedzieć? Nie ma cudu. Proszę, jeszcze lepiej. Kamera poleciała na pysio.
ale nic się nie stało. Chciałam przesłania coś. O. Okej. Okej. Nie będzie widać. Będzie widać. Będzie widać. Toalety. Do toalety. Tutaj klapa jest ważniejsza. Klapę to po prostu psik, psik. Octem. Po prostu octem, moi drodzy. Klapę, tą sedesową deskę, woda i ocet i jest odkażone i czyste. To samo z klapą. Ocet trochę kręci w nosie, ale za to odkaża. Wnętrze deski sedesowej pryskamy porządnie octem i wodą. Dlatego, że tutaj się osadza brud, wszelakiego rodzaju bakterie i dlatego lepiej użyć octu, który jest tani. A odkaża Wam jak najlepszy środek. Nie potrzeba multam, nie potrzeba tony pieniędzy wydawać na jakieś drogie środki, które odkażają. Oczywiście, że można, ale po co rujnować się finansowo na to, żeby sobie odkazić toaletę i ją wyczyścić. Kamień i wszelakiego rodzaju bakterie. Woda, ocet i macie odkażoną łazienkę. I równie czystą. I nie potrzeba nic kombinować. A drogie środki to jest też fajna rzecz, bo ładnie pachną, ale bez przesady znów. Nie bądźmy już tacy przesadni, żebyśmy się nie wiadomo po co rujnowali. Można mieć czysto, bez takich jakichś tam cudów. To samo. Z puszką tą na wodę, zbiornik.
Nie ma wydania kasy, tony kasy na waszą toaletę, żeby mieć czyste. I równie dobrze czysto można utrzymać łazienkę. Są to metody proste. Wydawałoby się takie beznadziejne, ale lepsze. Finito, jak ja to mówię.